te trzy pytania. Pierwsze. Czy jest możliwe zainstalowanie, czy żeby powstał przystanek autobusowy między Reale a pierwszym przystankiem, który prowadzi do osiedla Mniszek? Tam w okolicy są trzy markety, m.in. Biedronka, Black Red White i sklep węglowy. I mieszkańcy po prostu, którzy nie są zmotoryzowani, mają problem z dotarciem do tych dość dalekich, usytuowanych przystanków autobusowych. To jest pierwsze pytanie w imieniu mieszkańców tego rejonu. Drugie pytanie. Czy jest możliwe zaznaczenie wysepki koło Jaja na Placu Stycznia, ponieważ ta wysepka jest niewidoczna, bo jest robiona łącznie z chodnikiem z Polbruku. I prośba jest taka, żeby przynajmniej w kolorze żółtym zaznaczyć istniejącą wysepkę na przystanku tramwajowym. I trzecie pytanie i prośba zarazem, że przejście przy szkole numer 5 między liceum a szkołą numer 5, które jest zaznaczone zebrą, jest na ulicy, na której jest bruk i tam są ubytki. Czy jest możliwe, też w imieniu mieszkańców i uczniów tej szkoły, czy jest możliwe uzupełnienie tych ubytków, bo tam po prostu może dojść do kontuzji. Dziękuję. Przy sklepie Biedronka, Black Red White, rozumiem, tam przyłącze prezydenta Andrzeja Kaczorowskiego. Ryszarda, przepraszam, Andrzej, to pan Ryszarda, prezydent ostatniego na uchodźstwie, to rozważymy taką sytuację. Jest na sali pani naczelnik Teresa Kraczewska. Mam nadzieję, że zapiszę tą propozycję i jak będziemy przystępować do prac związanych ze zmianą sieci w ogóle szkieletowej komunikacji miejskiej w Grudziądzu, które to powinno nastąpić na początku przyszłego roku. Panią radną na bieżąco będziemy informować, czy to jest możliwe. Wysepka koło Jaja.